Martyna Wojciechowska, bardzo dzień dobry. Dzień dobry. Fajny dzień dzisiaj się zapowiada. Zobacz, nawet ten krótki moment pokazujący... Świetny, rześki taki. Rześki jak rześki, ale w Sztokholmie będzie fajnie gorąco. I nie wiem, nie chcę myśleć, że to jest Dzień Kobiet, bo Olga Tokarczuk odbiera Nobla, ale fajnie się wam dzieje ostatnio. Ja uważam w ogóle, że to jest czas kobiet i taki bardzo przełomowy okres, ale oczywiście dumna jestem z Olgi, bo to jest nagroda, no właśnie, dla Polaków, ale też przede wszystkim dla kobiet w różnych dziedzinach, w których kobiety coraz śmielej sobie radzą, osiągamy coraz większe sukcesy. Rzeczywiście za przysiężenie najmłodszej pani minister, znaczy pani, przepraszam, premier, lata, to jest dopiero coś. Więc no przyznasz, tak? Ale czujesz presję z tego powodu? Tak. Największą presję czuję, wiesz, kiedy przyjeżdżam o jakiejś 16 do szkoły, wtedy się zaczyna presja. Wsiada 7-letnia, przyszła pani premier i zaczyna się jazda. Ale tak naprawdę rzeczywiście jest to czas. W Finlandii nikt się temu nie dziwi, że dziewczyna, która została wychowana przez parę lesbijek, nagle zostaje premierem, najmłodszą premierką i nikt nie ma z tym w ogóle problemu. No i tak powinno być. To jeszcze trochę, rozumiem, upłynie wody w Wiśle, zanim to będzie tak. Myślę, że może jej zabraknąć nawet wprost, ale tak. No ale w ogóle chcę powiedzieć, że ty jesteś bardzo dzielny, wiesz, że zazwyczaj jak wsiadam do mężczyzn do samochodu, to mówią: pani Martyno, pani przyjechała rajd Dakar, to jak ja mam prowadzić, żeby było dobrze? Ale słuchaj, dobrze, Wiareczku, płynnie, my nie bardzo mamy, dobrze wiesz, sobie radzi. Nie mamy z tym problemu, dlatego że 50 na godzinę i więcej się nie da, bo tu wszyscy, no, to, że Dominik powłączał tę kamerę i na nas patrzy, to jest jedno, ale mamy też takich swoich antyfanów, którzy potrafią po tempie mijanych drzew za oknem, które widać w kadrze, stwierdzić, że jechali za szybko lub nie, więc będziesz bezpieczna jak nigdy. Szanowna, jesteś świeżo po wizycie w Tanzanii, tak. Do której wracasz regularnie. Rozmawialiśmy sobie o tym, na ile ten nasz świat się zmienia, że kobiety dochodzą do głosu tam. Jak to wygląda? Oj, tam jeszcze też długa droga dla kobiet w szczególności, ale wiesz co, to jest w ogóle cudowne patrzeć, zaraz do Tanzanii przejdę, ale w skali świata, jak te kobiety jednak biorą sprawy w swoje ręce, ale to jest oczywiście też bardzo trudny proces, bardzo wymagający dla kobiet, dlatego że przyjmują wiele nowych ról, między innymi stają się żywicielkami rodziny, są bardzo aktywne zawodowo, ta przedsiębiorczość, która kiełkuje od dołu, te największe przemiany dzieją się właśnie za sprawą kobiet, które coraz więcej robią i coraz więcej działają na takiej skali niezależnie biznesowej. Niezależnie od tego, czy to Afryka, czy Europa. No właśnie, tak. Ale z drugiej strony oczywiście kobiety no, trochę nie mają jak odpuścić tych swoich tradycyjnych ról. To jest szalenie wymagające, bo tu możemy się domagać urlopów tacierzyńskich, no tak. Tak, i równego podziału. Z różnym skutkiem, ale możemy. To jednak umówmy się, no, w Afryce, w Azji czy w Ameryce Południowej to jest dalej jakaś absolutna fanaberia, więc kobiety mają dużo więcej praw i obowiązków, ale niestety są tym bardzo zmęczone. I to takich, Nie, bo myślę o takich prawach, czy właściwie takich sytuacjach, które są niezmienne przez lata. Teraz po wizycie w Somalii, czy Namibia, to jest zupełnie inny świat. Patrząc po Somalii, kobiety w obozach dla uchodźców, wewnętrznych uchodźców, to one stoją po wodę. To one pilnują, żeby dzieciaki były ogarnięte. To one idą do szkoły. Są tylko szkoły właściwie dla dziewczyn zrobione w obozach, tylko po to, żeby one się... nie wiem, wyrwały, przygotowały, to jest... A jednocześnie, widać, Jarek, w skali świata, nie oszukujmy się, miliony dzieci nie chodzą do szkoły, z czego dziewczynki nie chodzą do szkoły 2,5 raza częściej, więc wciąż jest takie przekonanie, że warto inwestować w chłopców, tak, bo oni potem będą stanowić oparcie dla rodziny, a dziewczynki mają wyjść za mąż i rodzić dzieci. I to jednak dzieje się w skali świata wciąż. Do 2030 roku, przykro to powiedzieć, ale żaden kraj na świecie nie jest w stanie osiągnąć równouprawnienia kobiet pod wieloma względami, bo ta dyskryminacja dotyczy i opieki medycznej, i edukacji, dotyczy przemocy domowej, pensji, no i oczywiście tak, równych pensji, o które wciąż walczymy, ale ta dysproporcja jest, tak? 77% zarabiamy tego, co mężczyźni, średnio. 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 Bo czasami zdarza się, że więcej. I nawet pokazywaliśmy dzisiaj Forbes Women. Kobieta, która przez lata rządziła tutaj w jednym z dużych banków, teraz dołącza do ogromnej organizacji, przenosi się na cały świat. Jej pasja to jest boks i cytuję sama swój zespół z Malezji, który mówi: tym, co robisz i tym, jaką masz pasję, udowodniłaś nam, że można robić rzeczy, o których nie myśleliśmy. To jest to. No tak, że niemożliwe nie istnieje. Ale wiesz co, pytałeś mnie o tę Tanzanię i ja zmieniłam temat na świat, ale do Tanzanii wrócę, bo rzeczywiście jestem na świeżo po wrażeniach i emocjach. W Tanzanii no, przynajmniej jedna kobieta wzięła sprawy w swoje ręce i wspaniale się rozwija. Mówię o Kabuli, o mojej adoptowanej córce, która, kiedy ją poznałam 5 lat temu, była zahukaną, zamkniętą w sobie, bardzo
bardzo zresztą skrzywdzoną przez, nie tylko przez los, ale przez ludzi dziewczynką. Ja dlatego, że jest albinoską. Tak, przypomnę, że Kabula cierpi na albinizm i skutkiem tego w kraju, w którym w XXI wieku, trudno w to uwierzyć, ludzie wciąż wierzą, że z części ciał osób dotkniętych albinizmem można produkować magiczne eliksiry i amulety. No i tak się stało, że została napadnięta we własnym domu. Napastnicy, domu, we własnym domu. Tak, we własnym domu. Napastnicy odrąbali jej rękę, i którą zamierzali sprzedać handlarzom, którzy, no właśnie, chcieli z tego uczynić eliksir i amulety. Skracając tę historię, poznałam Kabulę, kiedy była w takim biednym ośrodku zamkniętych za wysokim murem, za drutem kolczastym. To akurat mama przed chwilą, gdzie mama Kabuli, która przyjechała na rozdanie dyplomów. No właśnie, więc poznałam skrzywdzoną przez ludzi dziewczynkę, a dzisiaj to jest kobieta, która wspaniale się rozwija. A wiesz, że to jest trudne pytanie, bo jeśli chodzi o akty urodzenia w Tanzanii, to jest to temat bardzo wymagający. Ja o to zapytałem, dlatego że raz mówimy dziewczynka, raz kobieta, w tym sensie właśnie na ile ona, i poznajemy ją też, tak, patrząc na twoją historię. Kiedy ją poznałam, była jeszcze dziewczynką, dzisiaj jest kobietą. Można przyjąć, że ma od 19 do 21 lat. Wiem, jak źle to brzmi, jasne, ale no, wyobraźmy Tanzania sobie po prostu, że to jest Tanzania i tam tych aktów urodzenia nie ma, więc do końca nie wiemy. Natomiast dla mnie było niesamowite to, że ona, mimo że ma bardzo słaby wzrok, bo to jest takie schorzenie towarzyszące właściwie albinizmowi, że jest bardzo słaby wzrok, taki naprawdę niezwykle słaby, że nie ma jednej ręki, czyli też fizycznie ma dużo większe ograniczenia, że przeżyła dramatyczne rzeczy i zaczęła edukację wiele lat później niż inne dzieci, ponieważ w Tanzanii dzieci z albinizmem często się nie posyła do szkół, bo ludzie uważają, że one są upośledzone psychicznie, co jest absolutną nieprawdą. I wyobraź sobie, że Kabula, czy mnie szalenie zaskoczyła, pojechałam na zakończenie jej roku szkolnego i nagle Kabula dostaje dyplom za najlepsze wyniki w nauce, za najlepsze zachowanie, ale nie, no nie tyle, że była grzeczna, co była liderem, taki dyplom za leadership, tak, czyli za tę aktywność, za działanie na rzecz innych. Dostaje, wiesz, wyróżnienia właściwie ze wszystkich stron. 5 tych dyplomów wynosi. Ja wszystko w języku Swahili, rozumiem tylko część, ale jestem niewiarygodnie dumna i myślę sobie, że to jest właśnie taki dowód na to, że niemożliwe nie istnieje. Tylko myślę o, że słuchając tą historię teraz, widząc u ciebie w różnych kanałach sociali, nie tylko jej historię wcześniej, co jej dało, albo co sprawiło, że, tak jak mówisz, z dziewczynki stała się dojrzałą kobietą, która robi swoje i jest z tego dumna? Co jej to dało? Wiesz co, ja myślę, że dostała skrzydła, tak? Dostała tę możliwość od losu. Wszystko zaczęło się od tego, że dostała stypendium naukowe i mogła się uczyć, mogła być bezpieczna. Zamieszkała w szkole z internatem, w szkole dobrej Montessori. I widać tego efekty, że ta edukacja i ta wiara w nią, ta szansa, którą dostała, to chyba sprawiło, że ona poczuła się wyróżniona. I też jest świetne to, że dając takiej kobiecie skrzydła, sprawiasz, że ona też się tym dzieli. Bo dzisiaj Kabula staje się liderką dla innych dziewcząt i kobiet, które patrzą na nią i mówią, tak, ja też mogę. A ona wręcz przychodzi do mnie i mówi, mamo, bo tak się do mnie zwraca. Mamo, jest jeszcze inna dziewczynka, która też ma potencjał, chce się uczyć, chce być lekarzem w przyszłości, czy ona też może dostać taką szansę. No i tak się stało, że do Kabuli dołączyła tatu, taka przybrana siostra, kolejna pod opieką moją i Stowarzyszenia Misji Afrykańskich, dzisiaj pod opieką Fundacji UNAWESA, a potem jeszcze jedna dziewczynka i właściwie wszystko zmierza do tego, żeby było jak najwięcej dzieciaków, które dostaną tę szansę. A tę szansę potrafią wspaniale wykorzystać. Bo teraz, siedząc w Somalii, patrząc, jak wygląda polskiej akcji humanitarnej misja tam, wiele osób, co było, nie wiem, czy to będzie dobre słowo, ale użyję, przerażające w jakimś sensie, że ludzie mówią tak, no dobra, widzimy to, naprawdę jest sens tam cokolwiek pomagać? Co robią nasze pieniądze tam na miejscu? Ty mówisz o tym, że one dają jej schronienie, dają jej bezpieczeństwo, dają jej dach nad głową, internet i tak dalej. Czasami w Somalii dają naukę mycia rąk i zbudowanie szaletu. I to robi ogromną różnicę, bo nagle możesz ograniczyć przypadki cholery i sprawić, że cała rodzina przeżyje, choć normalnie by tego nie zrobiła.
zrobiła. I to bardzo trudno jest czasem zrozumieć, że naprawdę nie trzeba wiele, żeby się wiele zmieniło. Tak, to są czasem bardzo małe i proste rzeczy, które w krajach rozwijających się potrafią zmienić bardzo dużo. Wiesz, w ogóle powstaje takie pytanie i zawsze trzeba się liczyć z tym zarzutem, czy to w ogóle jest sens coś tam robić na tych krańcach świata, skoro my w Polsce w ogóle mamy tyle wyzwań i mamy też biedne dzieci. To oczywiście mamy i ja akurat poświęcam tyle samo uwagi pracy charytatywnej i za granicą, i w Polsce, i dzielę ten mój czas i energię. Natomiast, no wiesz, Jarek, wciąż, bo w Polsce nie ma takiej sytuacji, żeby przez fakt, że ktoś inaczej wygląda, żeby był zagrożony realnie śmiercią bądź napaścią o takich skutkach. Więc wydaje mi się, że jakby skala tego problemu i wstyd, jakim to jest dla świata w XXI wieku, że poluje się na ludzi w Tanzanii, gdzie jeździmy na safari i na wakacje, wydaje mi się, że nie ma niczego porównywalnego, że to jest po prostu temat, który trzeba nagłaśniać i trzeba zmieniać. Ale myślę, że każdy człowiek, jeśli dostanie szansę i dostanie tę wiarę w siebie, potrafi ją pięknie wykorzystać. Dlatego założyłam Fundację Unaweza i dlatego mówię, że bardzo się oczywiście cieszymy, jeśli Państwo nas wspieracie i to jest cudowne. Zapraszam na unaweza.org. Uruchomiliśmy teraz zbiórkę na Facebooku dla dzieciaków właśnie z Tanzanii. Budujemy dom dla dzieci z albinizmem. Taki dom, żeby mogły czuć się bezpiecznie. To po pierwsze, żeby mogły się uczyć i rozwijać. Tylko kto im to bezpieczeństwo zapewni? Tam na miejscu. Tak, jeżeli kultura, tradycja absurdalna może być, ale jednak cały czas powoduje to zagrożenie. Mamy na to dwa pomysły. Tak? Pierwszy jest taki, żeby stworzyć dom, który sam w sobie jest bezpiecznym miejscem i oczywiście jest ochrona i dbamy o to. I to też nie ma być dom taki, jak te domy państwowe prowadzone, tak? Czyli to są po prostu molochy, gdzie dzieci są zaniedbane, gdzie jest setka dzieci, a miejsc może dla trzydziestki, gdzie nie ma właśnie opieki medycznej, nie ma jedzenia, nie ma porządnej edukacji, czyli mówiąc krótko, tyle tylko, że dzieci są zamknięte jak w klatce i poza tym, że teoretycznie przynajmniej nie grozi im niebezpieczeństwo, nie dostają nic. I na pewno nic się nie zmieni, bo wyjdą z tego ośrodka i nie są w stanie funkcjonować w społeczeństwie. W ogóle nie rozumieją relacji międzyludzkich. My chcemy zbudować dom, który pachnie obiadem, gdzie będą wyprzytulane, wysłuchane. Oczywiście to jest dla mniejszego grona dzieciaków, ale od czegoś trzeba zacząć. Na razie mamy miejsce dla ponad 15 dzieci. Więc to jest dla mnie bardzo ważna misja i to jest jeden sposób na zmienianie świata, ale drugi sposób jednak jest taki, że chcemy, żeby to było też centrum edukacyjne, żeby ludzie z okolicy przychodzili, żeby zobaczyć, że ten inny jest taki sam jak ja, że w skali świata może nas różnić kolor skóry, wyznanie, czy orientacja seksualna, ale jesteśmy jednak tacy sami. Edukacja. Niektóre lekcje jednak trzeba odrobić niezależnie od szerokości geograficznej i te same. Tak. Tutaj też jestem w takiej sytuacji, że czasami orientacja seksualna albo kolor skóry mogą mieć dla kogoś problem, choć wydaje się, że jesteśmy w środku Europy w XXI wieku i nie powinny. Ale to nawiązując do Olgi Tokarczuk, od której zaczęliśmy dzisiaj, zobacz, jak ona oczywiście w swój sposób, ale ona próbuje ten świat zamknąć w słowa i mówi, dzisiaj mamy tyle narzędzi, które nas rozpraszają, tyle narzędzi, które nas czasami wiodą na manowce. Wystarczy wrócić do prostej rzeczy, do książki, żeby spróbować zrozumieć, poznać kontekst. Wiesz co, w ogóle trzeba zrozumieć. Myślę, że nie trzeba słuchać, tylko usłyszeć. Że właśnie o tym Olga Tokarczuk mówiła podczas swojej mowy i do tego namawia, ale nie tylko ona, bo wszyscy jednak ludzie, których uważam za moje autorytety, powtarzali to od zawsze. Więc żebyśmy rzeczywiście nie tylko słyszeli, ale usłyszeli, żebyśmy zrozumieli. To też staram się ja robić i ty przecież też, bo jeździmy na krańce świata, nie tylko dla siebie, żeby doświadczyć, zobaczyć i opowiedzieć o tym
grupie znajomych, chociaż to też jest miłe, ale przede wszystkim po to, żeby pokazać, jaka jest ta różnorodność świata i jak wiele możemy od świata się nauczyć. Tylko wspomniałaś tutaj o tym, że na razie macie miejsce dla 15 dzieci. Wcześniej o tym, że Kabula powiedziała, znam tę dziewczynę i uważam, że tamta też ma potencjał. Jak wybrać z tego morza dzieciaków, które potrzebują pomocy na początek 15? Szalenie trudne. Szalenie trudne i oczywiście masz takie poczucie, że... Że chciałbyś dać tę szansę większej liczbie dzieciaków, ale wiesz co, no, małymi krokami. I wierzę, że jednak powiedziałam to, że zmieniając życie jednego człowieka już zmieniasz świat. Zmienić życie kolejnej grupy dzieciaków, a przede wszystkim edukować i pokazywać, że mogą być pełnoprawnymi członkami społeczeństwa, że sobie wspaniale radzą, bo zobacz, ta grupa dzieciaków, która uczyła się z Kabulą w szkole, i zobaczyli, że ona potrafi przezwyciężyć takie przeszkody, to ta grupa dzieciaków już zupełnie inaczej myśli o osobach z albinizmem, więc tak naprawdę nie zmieniliśmy tylko Kabuli i jej życia. Zmieniliśmy setkę, tak, czy nawet większą grupę dzieciaków, które zobaczyły i niosą tę wiadomość w świat, że osoby z albinizmem, osoby wyglądające inaczej czy o innym wyznaniu są takie same i mają ogromny potencjał. Z tych twoich krańców świata Afryka jest najtrudniejszym? Oj tak, wiesz, Afryka w ogóle jest taka, że albo tam pojedziesz i ten kontynent zapadnie ci w serce i będziesz szczęśliwy, że tam wracasz, albo pewnie więcej tam nie pojedziesz. Mm. Jak ty masz? Wiesz co, mam, filtruję to czasem przez reakcje osób, z którymi jestem i przeraża mnie to, że my próbujemy przyjechać gdzieś i próbujemy na siłę coś zmienić i lamentujemy nad ludźmi i nie jesteśmy w stanie zrozumieć, że oni po prostu tak mają, że na przykład to jest ich tradycja, to jest ich kultura, że oni nie potrzebują żadnej zmiany, oni potrzebują czasem tylko tego zrozumienia, o którym mówiliśmy. Tak, znaczy pomaganie w ogóle w Afryce jest szalenie trudne, żeby nie powiedzieć nawet momentami frustrujące, a jednak jest, dlatego że to jest jednak zupełnie inna mentalność. Wiesz, chociażby taka bariera, która dla nas, ludzi Zachodu, jest czasem ogromna, jak nieokazywanie emocji. Wiesz, jeśli komuś pomagasz, robisz coś dla niego, oczekujesz wybuchów radości, podziękowań. Może nie tyle oczekujesz, bo ja nie mam takich oczekiwań, ale jednak przyzwyczajeni jesteśmy do pewnego kodu zachowań, a tam nie możesz na to liczyć, ponieważ po prostu jest inny model zachowania, więc dostrzegasz te radości, te zmiany zachodzące w ludziach i te emocje w różnych takich drobnych, bardzo delikatnych rzeczach, ale mnie to na przykład fascynuje. Ale jednocześnie, co widziałem, jak działa choćby w czasie misji Pachu, to, że stawiasz na lokalesów tam. Ty nie możesz przyjechać sobie z Europy i powiedzieć, to teraz my będziemy pomagać w naszym stylu, tylko musisz zaangażować do tego ludzi stamtąd, bo oni to już bariera językowa jest jedną z, ale nie najważniejszą, natomiast to oni znają emocje, to oni znają duszę, to oni znają serca, to oni wiedzą, którędy, z kim i jak rozmawiać, żeby ta pomoc też trafiła w dobre miejsce. Jest wiele kwestii, bo ta pomoc po pierwsze musi być trafiona. Warto jednak powtórzyć, że trzeba dawać wędkę, a nie rybę, bo rzeczywiście pomoc nieograniczona wysyłana za granicę na modłę pomagania białych i tego świata Zachodu z reguły nie jest skuteczna w długim okresie, więc oczywiście, że chodzi o to, żeby zaktywizować tych ludzi tam i żeby pokazać im, jak można inaczej organizować swoje życie. Ale no, mogę powiedzieć, że póki co widzę tego wspaniałe efekty. Już będąc w Tanzanii jednak i widząc, jak te mury pną się do góry i mając świadomość, że niedługo ten dom zacznie funkcjonować i być może mniej dzieciaków, niż bym sobie wymarzyła, ale jednak znajdzie tam schronienie i będzie się... będą się mogli uczyć przede wszystkim. Daje mi to satysfakcję, ale daje mi to też oczywiście motywację do tego, żeby działać i żeby budować kolejny dom, rozbudowywać i żeby dawać szansę większej liczbie osób. To słowo w ogóle Unaweza usłyszałam po raz pierwszy od Kabuli właśnie w 2015 roku, kiedy pojechałam do Tanzanii i realizowaliśmy tam film dokumentalny Ludzie Duchy i program Kobieta na krańcu świata. Kabula no chyba nawet mnie nie polubiła, jeśli mam być szczera, była w każdym razie bardzo nieufna i znalazłam w jej zeszycie takie słówko, no właśnie, Unaweza. Nie wiedziałam, co ono znaczy i mówię, co to jest? Nawet nie wiedziałam, jak wymówić Unaweza. I nagle Kabula podnosi wzrok, patrzy mi w oczy i mówi
Unaweza, you can, możesz. Mm-hmm. I to miało, to możesz, mm-hmm. miało taką moc, że zaraziła mnie tym. Mm-hmm. I dzisiaj mogę powiedzieć, że no tak, że każdy z nas może, a razem możemy więcej. Jak ona się czuła tu, lądując nagle w Europie, zapalając, stając przed kamerami, dając się poznać z zupełnie innej części świata? Kabula jest przekonana, że Polska jest pełna wspaniałych, uśmiechniętych, tolerancyjnych, otwartych ludzi, ponieważ wiele osób zaczepiało ją na ulicy, żeby powiedzieć, jak ją podziwiają, jak szanują i jak bardzo trzymają za nią kciuki, więc ona wyjechała stąd absolutnie oszołomiona, że tak tu wspaniale w tej Polsce. Zresztą planujemy jej przyjazd, więc już się cieszy. Była w górach, w Tatrach, teraz planujemy pojechać nad morze. Ona nigdy nie widziała morza. To będzie dopiero coś, że będę miała szansę jej towarzyszyć w tym szczególnym momencie. Patrząc po komentarzach, które śmigają obok naszej rozmowy, tylko w jednym miejscu z wielu, patrzysz, w których jesteśmy, ja kątem oka na czerwonym, aha, świetle, wtedy, kiedy nie patrzę ci w oczy, ludzie mówią: Martyna, jesteś wielka. Martyna, bardzo dziękuję. Martyna, jesteś dla ludzi jak człowiek instytucja. To łatwe? Wiesz co, chyba nie... Staram się jakoś tak nie zastanawiać nad nad tym, czego oczekują. Wiesz, ale też chyba nad tym, nad takim w ogóle dopieszczaniem samej siebie w przestrzeni i między ludźmi. Wiesz, jestem jaka jestem. Można pewnie też znaleźć wiele osób, które tam piszą komentarze, że zabierzcie tę babę, już mam dosyć oglądania, wszędzie mi wyskakuje i opowiada o tych dzieciach. Jedzie na ten kraniec świata i mi wraca, da mi święty spokój. Nie, no jakby przywykłam do tego, Jarek. No ty nie, też masz różne komentarze. Ładne, już się uśmiecham. Wiesz co, ale to jest jednak cudowne, że zatrzymuje się, nie wiem, w sklepie coś kupić albo na stacji benzynowej i nagle wychodzi do mnie pani, pan, mówi, czy ja się mogę przytulić? Wiesz, to jest w ogóle cudowne, że wydaje mi się, że ja trochę uczę ludzi przytulania się, bo ja jestem bardzo kontaktowa i na tych krańcach świata, gdziekolwiek bym nie była, w jakiej kulturze, i mnie uprzedzają, tylko proszę się nie przytulać, tak, wyciągnięcie ręki, nie patrzeć w oczy, a ja po prostu nie mogę się powstrzymać. No, po prostu widzę taką wspaniałą kobietę na krańcu świata i mówię, jaka ty jesteś cudna. Czy ja cię mogę przytulić? Ciach. I się zaczyna. Wiesz co, dużo osób rzeczywiście... Nie, właśnie nie. Właśnie mimo, że to nie jest kulturowo akceptowane, to powiem ci, to kruszy jakieś kopie i to jest świetne. W każdym razie, wiesz, idę ulicą albo właśnie zatrzymuję się na tej rzeczonej stacji benzynowej i słyszę, czy ja się mogę przytulić, czy w ogóle trochę możemy się tą energią podzielić. Wiesz co, to jest wspaniałe, bo zobacz, ja tak naprawdę nie opowiadam o sobie. Ja bardzo szybko zrozumiałam na mojej drodze zawodowej, że ja, Martyna Wojciechowska, nie jestem wystarczająco ciekawą osobą, żeby opowiadać o mnie, wiesz, że byłam, widziałam, zobaczyłam, doświadczyłam i nie chciałam o tym opowiadać ludziom. Ja od dawna już nie jeżdżę do miejsc i do moich własnych przeżyć, bo nie one są tu tematem w ogóle moich wypowiedzi, tylko jeżdżę do ludzi, do ich niesamowitych historii. 7,5 miliarda ludzi na świecie, z tego połowa to kobiety. To ja mam tematów, wiesz, jeszcze tyle, ale się nigdy nie skończą, więc ja się dzielę tymi tematami. Jeśli one są dla ludzi inspirujące, wartościowe i ktoś widzi w tym potencjał, to mnie cieszy, bo to w ogóle nie o mnie chodzi. Nie wiem, czy ostatni raz dzisiaj padnie... Nie, to na pewno wiem, że nie padnie po raz ostatni raz nazwisko Tokarczuk, ale dzisiaj akurat mamy taki dzień, że spokojnie możemy nawiązywać możemy i cytować. Mówić. W tym swoim wystąpieniu powiedziała, że dzisiaj są jednak czasy takie, że każdy mówi, filtruje przez siebie, mówi, opowiem ci, co się u mnie działo. A czasami guzik to kogo interesuje. Natomiast jeżeli masz możliwość pokazania mi, co się u innych dzieje, to ja ci za to dziękuję. Jeszcze nawet myślę, że to jest znacznie ważniejsze, żeby nie filtrować wszystkiego przez siebie, bo na każdy kraniec świata jedziemy z pewnym bagażem naszych doświadczeń, naszych wspomnień. I można założyć, że nie istnieje świat obiektywny, że każdy świat jest przepuszczony przez nasz wewnętrzny filtr i jest jakoś subiektywny, ale dążenie do tego obiektywizmu, a przecież wspaniale uczył nas tego Ryszard Kapuściński, żeby pokazać te różne strony, żeby właśnie nie opowiadać o sobie w tej przestrzeni, nie opowiadać o tym, co ja o tym myślę, tylko dać przestrzeń naszym czytelnikom, widzom, żeby sami to zinterpretowali. Ja wierzę, że wciąż jest miejsce w mediach na to, żebyśmy mówili o rzeczach mądrych i wartościowych, że to nie chodzi tylko i wyłącznie o rozrywkę, czego najlepszym dowodem jest twórczość Olgi Tokarczuk. I
to ten egocentryzm, z którym mamy do czynienia, ja byłem, ja widziałem, ja myślę, zobacz, mi smakuje, mi nie smakuje, tak naprawdę to zupełnie z mojego punktu widzenia i w zasadności mojej pracy zupełnie o coś innego chodzi. To tak jak mówiłaś wcześniej, edukacja, edukacja, edukacja. Dzisiaj pokazanie w ten sposób, wytłumaczenie, pokazanie, że to nie szkodzi, że jak dotknie cię gej, to nie będziesz chory, jak spotkasz czarnoskórego, to on może być inteligentniejszy od ciebie. Pokazanie nawet tego i zostawienie ludzi z tą myślą już jest sporą robotą. I tego byśmy sobie życzyli, jak sądzę, ruszając na te krańce świata. Ale no cóż, mogę powiedzieć, że z jednej strony tak mówimy, że jeszcze długa droga przed nami, że wiele rzeczy do wykonania, ale ja też widzę, że ludzie się jednak zmieniają, że te zmiany zachodzą może zbyt wolno, ale jednak się dzieją. Nie masz takiego wrażenia, że jednak jesteśmy trochę bardziej otwarci, że... Też rozjechaliśmy się po świecie globalnie, to znaczy to, że my sobie jeździmy i opowiadamy historię, to jest jedno, ale tak naprawdę właśnie, ale oni jeżdżą, oglądają, a jak już pojedziesz, zobaczysz i właśnie spróbujesz zrozumieć, to może się nie udać za pierwszym razem, ale spróbujesz, no to też siłą rzeczy wracasz tutaj. Jak my dzisiaj, teraz byliśmy w Irlandii porozmawiać z ludźmi, którzy wyjechali tam 5, 10, 15 lat, oni tam siedzą, nie nazywają się imigrantami, oni tam są, dzisiaj to jest ich miejsce, jutro to może być zupełnie inne miejsce, nawet samo to myślenie o emigracji dzisiaj, czy myślenie o podróżowaniu dzisiaj jest zupełnie inne niż kiedykolwiek. Nie? To prawda, ale wiesz, co jest dla mnie jeszcze bardzo wartościowe? Teraz uświadomiłam to sobie, że kiedy rozmawiam z ludźmi, czy to na spotkaniach, podczas podpisywania książek, czy tak po prostu na ulicy, ludzie podchodzą, żeby podziękować za jakąś historię, za pewną bohaterkę, którą przedstawiłam wam, drodzy widzowie. I mówią, ja dziękuję za tę historię, bo dzięki temu też ja zrozumiałam, ja doświadczyłam, ja sobie uświadomiłam na przykład niesamowitym otwarciem tak do takiego, myślę, dialogu w kraju. Był odcinek o Carmen Rojas, o naszej bohaterce z Boliwii, która doświadczyła skrajnej przemocy domowej, powiedziała o tym. I słuchaj, to otworzyło w ogóle bardzo wiele osób, które miałam potem zaszczyt i przyjemność spotkać na swojej drodze, które przychodziły i mówiły, tak, ja też tego doświadczyłam, też to znam. I dziękuję za to, bo zobaczyłam, że można, tak, że to jest doświadczenie, które nie dotyczy tylko mnie i nie jest... I nie dotyczy tylko tej części świata, że to jest coś, z czym my, kobiety w skali globalnej się mierzymy. Więc tylko potrzebujemy momentu albo impulsu, żeby o tym opowiedzieć. Tak? Albo impulsu, żeby powiedzieć stop. Impulsu na pewno, na pewno. Wiesz, też dla mnie Fundacja Unaweza, która powstała po to, żeby dawać kobietom skrzydła i po to, żeby wspierać kobiety na różnych krańcach świata, wyrównując ich szanse i ekonomiczne, i społeczne, prawne, bo te wyzwania są bardzo różne. Przede wszystkim edukacyjne. Dzisiaj to słowo pojawia się po raz kolejny, ale czy jest coś ważniejszego? Nie. I to też ma na celu tworzenie takiej właśnie sieci kobiet i takiej sieci wsparcia po to, żebyśmy wzajemnie się inspirowały do zmian i wzajemnie mogły się motywować do tego, żeby mieć odwagę tych zmian dokonywać. A to jest każda zmiana dzisiaj? Się wiąże. Wiesz co, każda zmiana wiąże się po prostu z wyjściem ze strefy komfortu, tak? Musisz wyjść poza ten obszar, w którym funkcjonujesz teraz, więc tak, to jest rodzaj odwagi. Ale odwaga to kwestia decyzji i do tego was dzisiaj serdecznie namawiam. Martyna Wojciechowska, dziękuję bardzo, bardzo i za dziękuję. Rozmowę, i za puentę. Bardzo to miło u ciebie, Jarku, muszę powiedzieć. Może i przyjdę jeszcze z razem. Zapraszam cię serdecznie. Pierwszy raz byłam, bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Cześć. Hej, dziękuję. Do widzenia. Martyna Wojciechowska, widzowie szanowni.